bardzo dużym zainteresowaniem, kochani, i oglądalnością cieszył się wyświetlany przez telewizję film o królu Henryku VIII, królu angielskim, i jego kolejnych nieudanych małżeństwach. Król Henryk VIII apelował do papieża, aby ten stwierdził i uznał, że małżeństwo króla z Katarzyną Aragońską było od samego początku nieważne. Papież jednak odmówił, ponieważ nie było żadnego powodu do stwierdzenia nieważności małżeństwa króla. Król Henryk wtedy przejął sprawę we własne ręce i ponownie się ożenił. Rozkazał też wszystkim liczącym się w państwie dostojnikom i urzędnikom podpisać dokument, w którym było napisane, że zgadzają się z tym, iż król postąpił słusznie w tej właśnie sprawie. Prawie wszyscy liczący się w państwie dostojnicy podpisali ten dokument. Jeden tylko odmówił podpisania dokumentu królewskiego, a był nim Tomasz More, kanclerz państwa, a więc godność bardzo wysoka, właściwie drugi po królu. Gdy król ogłosił się jeszcze później, za chwilę, głową kościoła w Anglii, Tomasz More zrzekł się urzędu kanclerskiego na znak protestu. Odmówił również złożenia królowi przysięgi jako zwierzchnikowi religijnemu. Uznane to zostało wówczas za zdradę stanu i skażano kanclerza na śmierć. Został ścięty mieczem. Dzisiaj Kościół katolicki czci go jako świętego, a króla Henryka niestety jako zdrajcę i odstępcę. Ale ten król nie tylko raz się potem ożenił, ale jak wiemy z historii, tak wiele razy doprowadził do ruiny struktur kościelnych na terenie Królestwa Anglii. Doprowadził do cierpienia, do kasacji klasztoru i zakonu. I tak przez pychę i egoizm stała się Anglia na nowo, jakby można powiedzieć, królestwem misyjnym. I dzisiaj w Ewangelii słyszymy taką podobną scenę, kiedy to ludzie pyszni, egoistyczni, zapatrzeni w siebie, broniący swoich struktur i swojego ja, przyszli do Chrystusa, aby pochwycić Go w mowie. Wcale nie chcieli jakoś dowiedzieć się, jak należy zachowywać się wobec Cezara, który był przecież okupantem, ale chcieli Chrystusa pochwycić w mowie. Jak Ci się zdaje, mówi, czy wolno płacić ten podatek? Odpowiadając w bardzo piękny sposób, Chrystus nie tylko uniknął tak chytrze zastawionej na Niego pułapki, ale również dał swoim wyznawcom wspaniałą regułę postępowania. Reguła ta odnosi się do wszystkich czasów i obejmuje wszystkich wyznawców Chrystusa. Po prostu trzeba wszystko postawić na swoim miejscu i oddać każdemu, co mu się należy, zarówno Bogu, jak i ludziom. My, chrześcijanie, posiadamy takie podwójne obywatelstwo. Jesteśmy jakby obywatelami dwóch światów. Obywatelami świata ziemskiego i obywatelami nieba. Wobec tych dwóch rzeczywistości, tych dwóch światów, mamy również swoje zobowiązania, które powinniśmy z całą piękną postawą naszą wypełniać. Zazwyczaj te zobowiązania wzajemnie się pokrywają. Jednak są dwie strony tej samej monety. Jeżeli jesteśmy dobrymi obywatelami państwa ziemskiego, jeżeli solidnie i uczciwie pracujemy w tym celu, aby rozwijał się i kształtował nasz naród, to jesteśmy również dobrymi chrześcijanami. O tym modelu myślał z całą pewnością święty Piotr, kiedy pisał w pierwszym liście do wszystkich: szanujcie bracia, miłujcie Boga, bójcie się i czcicie króla. A święty Paweł pisze w liście do Rzymian: każdy niech będzie poddany władcom sprawującym rządy nad nami. Niestety nie zawsze te dwie rzeczywistości da się ze sobą pogodzić. Niekiedy te dwie rzeczywistości wchodzą ze sobą w konflikt,
wzajemnie się wykluczają. I człowiek musi się opowiedzieć za jedną czy drugą rzeczywistością. Wybrać Boga lub Cezara. Dla prawdziwego wyznawcy Chrystusa pozostaje w takim wypadku tylko jedna droga. Wybrać to, co dyktuje mu Bóg i własne sumienie. Tak czynili chrześcijanie od samego początku, od czasu Chrystusa. Wierni Bogu i własnemu sumieniu oddawali, gdy zaistniała taka potrzeba za Chrystusa i Jego Ewangelię, nawet swoje życie. Tak uczynił na początku wspomniany kanclerz króla Henryka VIII Tomasz More. I tak czyniło wielu innych. I tak czyni do dnia dzisiejszego. Tydzień misyjny, który się dzisiaj rozpoczyna i który ma hasło Idźcie i głoście, jest wezwaniem do tego, abyśmy byli wiernymi uczniami Chrystusa i abyśmy pamiętali, że jednym z podstawowych obowiązków naszych jest właśnie głoszenie Ewangelii. Głoszenie Ewangelii za wszelką cenę. Głoszenie Ewangelii, jak to pięknie mówił święty Paweł, w porę i nie w porę. Nastawaj, ucz, pouczaj, wykazuj głowę, ale zawsze czyń to z wielką miłością. Kościół ze swej istoty, kochani, jest misyjny. Nie jest jakąś grupą ideologiczną, która chce stawiać komuś jakieś wymagania. Ale Kościół jest wiernym naśladowaniem chodzącego i nauczającego Jezusa Chrystusa. Jesteśmy wspólnotą zbudowaną na Jego obecności. Kościół jest wspólnotą ze swoim Panem i Mistrzem, któremu wierzy, którego kocha i któremu ufa. I takiego Chrystusa mamy obowiązek głosić najpierw w sobie, bo przecież tak naprawdę misje zaczynają się od naszego serca. Misje zaczynają się wtedy, kiedy borykamy się z własną niewiarą, z własną ujemnością, kiedy borykamy się z własną wewnętrzną oziębłością i czasami z jakimś wewnętrznym wypaleniem. Misje głosi się najpierw w swoim sercu, aby wszystko ustawić na właściwym miejscu. Bo jeżeli człowiek tak bardzo wpadnie w wir tego świata, że zapomni, że jego podstawowym i pierwszym obowiązkiem jest naśladowanie Chrystusa i kochanie Go z całych sił i z całego serca, to czyż może nie staje się polem misyjnym? Właśnie tak. I dlatego podstawowym obowiązkiem naszym jest dbanie o nasz własny, wewnętrzny, duchowy rozwój. Duchowy rozwój oparty na przykazaniach Pana Boga. Duchowy rozwój oparty na praktykowaniu wiary. Duchowy rozwój oparty na korzystaniu z częstych sakramentów. Do tego dopiero wtedy człowiek zakochany w Chrystusie, mocny Jego obecnością w swoim sercu, może stać się Jego misjonarzem. A przecież widzimy, że te misje są bardzo potrzebne. Ciągle myślimy, że misje to głoszenie Chrystusa gdzieś na jakichś wyjazdach, na bardzo odległych kontynentach. To też. Bo misjonarze stale są potrzebni. Bo są młodzi ludzie, którzy stają się misjonarzami ze względu na swoją wiarę, na swoją miłość do Chrystusa. Bo są kapłani, siostry zakonne, które gdzieś tam wyjeżdżają na różne kontynenty Ameryki Południowej, Azji, Afryki, aby ciągle nieść Chrystusa ciągle jeszcze młodym kościołom. Kościołom, które nie mają tak dobrze rozbudowanych struktur, jak choćby w naszej ojczyźnie, gdzie tak często są kościoły, tak dobrze zorganizowana sieć parafii, sieć diecezji, że tak łatwy dostęp do świątyni. I potrzeba takich, którzy by nieśli Chrystusa drugiemu człowiekowi, temu, którego jeszcze nie zna. Na świecie jest wiele kultur, wiele religii, ale potrzeba mówić o Bogu jedynym, który stał się człowiekiem, który jest jedynym pośrednikiem w Jezusie Chrystusie. Bóg stał się jakby obecny. Ale te misje to także i nasza polska ziemia. Ileż pięknych inicjatyw jest podejmowanych, aby obudzić tu, na tej polskiej ziemi, w naszej umiłowanej ojczyźnie, właśnie miłość do Jezusa. Choćby ostatnie różaniec do granic, choćby ta akcja, która będzie się odbywała 4 listopada w Jasnej Górze, oblężenie Jasnej Góry, gdzie są zaproszeni szczególnie mężczyźni. To przecież wszystko jest
Misje to tak by, to, jak, to także pukanie pod dachy tych rodzin, które już zapomniały o Jezusie Chrystusie. A więc ten czas, kiedy rozpoczynamy ten misyjny tydzień, pomyślmy, czy również my jesteśmy tacy dbający o wiarę, czy jesteśmy dbający o przekazywanie Jezusa Chrystusa drugiemu, czy jesteśmy dobrym znakiem naszej wiary, czy jesteśmy dobrym znakiem Bożej obecności. Często wołajmy do Pana: Chryste, pomóż nam być dobrym człowiekiem, być dobrym człowiekiem w społeczności, odpowiedzialnym za rozwój, za losy i parafii, i ojczyzny, ale też być dobrym misjonarką i dobrym misjonarzem. Niech Bóg nas do tego uzdolni, abyśmy ciągle umieli głosić Jego obecność najpierw sobie, a potem drugiemu. Amen.